To okej, okay, skoro sytuacja polityczna w Polsce jest gówniana, tak? To ja bym chciał, żebyśmy wrócili jeszcze na chwilę do USA. Nie wiem, czy kojarzysz, znaczy wydaje mi się, że z pewnością wiesz, jakie są mniej więcej relacje pomiędzy głową państwa a hip-hopowcami w USA, tak? No, Barack Obama został zapytany o hip-hop i bez problemu mówi, że bardzo lubi słuchać hip-hopu, wymienia swoich ulubionych artystów. Jest coś takiego na YouTubie do znalezienia. Michelle Obama, organizując wieczór poetycki, zaprasza do siebie Komona, tak? I nikt nie ma pretensji. Była taka sytuacja 2 albo 3 lata temu. No teraz chociażby, kiedy Barack Obama został ponownie wybrany na prezydenta, Jay-Z i Beyoncé spotkali się z nim. No to widziałem. Tak. Barack Obama tak jakby nie unika kontaktów z hip-hopowcami. Marketing raczej. Marketing, dobra, ale tutaj o co chciałbym zapytać. Czy myślisz, że w przyszłości w Polsce, to nie mówię o tym pokoleniu aktualnych polityków, tak? Bronisław Komorowski, 50-60 lat, ale ludzie w naszym wieku, którzy będą kiedyś rządzić, tak? Czy myślisz, że oni też kiedyś nie będą was traktować? No bo tak troszeczkę umówmy się, wy jesteście aktualnie traktowani jak bardziej jak poet modi, tak? Jak poeci wyklęci, niżeli jak ktoś normalny. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, śledząc scenę hip-hopową, tak? My troszeczkę w ogóle żyjemy pozasystemowo tak naprawdę. No właśnie, więc czy myślisz, że wy, raperzy, kiedyś będziecie hip-hopowcy w zasadzie, czy myślisz, że wy kiedyś będziecie w tym systemie? Bo jakby nie było teraz po premierze Jesteś Bogiem, tak? To widać bardzo... Mówisz o filmie. Tak, mówię o filmie. Mhm. Nie, myślałem, że do mnie powiedziałeś po premierze Jesteś Bogiem. Nie. Mówię o filmie. Jasne, dobry słuchacz. Chodzi mi o to, że po premierze, tak, coraz więcej raperów jest zaproszonych do Kuby Wojewódzkiego, tak, coraz więcej ludzi związanych z hip-hopem jest zapraszanych do poważnych magazynów, to się wcześniej nie zdarzało, tak? No właśnie, czy do poważnych, bo to jest pytanie moje, wiesz, czy naprawdę do poważnych, bo ja czekam, gdzie postacie, powiedzmy, typu Soku, no był, okej, był kto tam, Grubson, był ten taki wywiad z... Kto, Tomasz Sianecki prowadził? Nie, Miecugów prowadził. Miecugów, tak. Jak ten program się nazywał? Inny punkt widzenia chyba. Inny punkt widzenia. Okej, okay, to było fajne, oglądałem to. Ale... To było jeszcze przed premierą. Tak, ale wiesz, to kurwa, dlaczego polscy raperzy ze świecznika, tak? Bo nie, ja nie mówię, broń Boże, o sobie. Bo mówisz o poważnych. Kuba Wojewódzki, przy całym szacunku, wiesz, ja fajny program, jest medialnie, wiesz, to nie jest poważny program, tam się robi jajca, tak, się pierdoli o tym, kto kogo kurwa rucha w dupę, wiesz, śmiechy, hity, wiesz, tam nie ma, nigdy się nie gada o muzyce, tak, to nie jest poważny program, są fajne programy, a tam raperów na razie nie ma cały czas. No tak, no ale to przykładowa sytuacja teraz, powiedzmy, media zainteresowała się sytuacją Krzysztofa Kozaka, sam mówiłeś, że nabyłeś przedostatni w zasadzie numer Wprost i chcesz się zaznajomić z tym artykułem. Mówię o tym, że poważne media zaczynają się interesować sprawami związane stricte z hip-hopem, tak? Słuchaj, tak, no oni się zaczynają, powiem ci, nie wiem, wydaje mi się, że hip-hop, jakby esencja hip-hopu i cała taki street mentality ludzi robiących hip-hop, jakby możesz być, kurwa, właśnie, nie wiem, może nie, możesz być w tym, ale nigdy nie będziesz tego częścią. Dlaczego? Bo masz inną mentalność, masz inny sposób myślenia, jakby inne, też inny system wartości. I stary, my możemy być tam, właśnie dlaczego? Dlatego, żeby pokazać swój inny punkt widzenia. W tych, nie wiem, mediach, tak, kolorowych i popularnych, tak, może tak to nazwijmy, niekoniecznie kolorowych, bo to się kojarzy z jakimiś szmatławcami. Ale nie będziemy nigdy tego częścią. Nigdy, kurwa, nie będzie Viva najpiękniejsi wersja rap, człowieku. No nie. Bo to jest tutaj, wiesz. To już jest w głowie. To nie przejdzie, tak mi się wydaje. Nie. No dobra. Jak gazety, internet, zostawić to, bo to tylko same brednie. Chciałbym ruszyć Bieszczady śladami KSU, zostawić autostrady i rzucić wszystko w pizdu. Radio, telewizja, gazety i internet, zostawić to, bo to tylko same brednie. Tu podobno nie ma tabu, a rap to wolność. Raperzy ciągle patrzą, co wolno, co nie wolno. Od niedawna Nowak i debil to synonimy. Dwie prokuratury słuchały mojej muzyki. Internet straszy jak ta fakt, plaga piractwa. Patrząc bardziej przyszłościowo, to załóżmy, że powiedzmy ktoś w moim wieku
będzie taką prezydentową, tak? Panią prezydentową, panią żoną prezydenta. Prezydentową. Tak, powiedzmy, jak sam słyszałeś dobrać sobie... Nie, stary, patrz, dobra, sprawdź akcję. Ty, patrz, zmieniam płeć, nie? Zmieniam płeć. O, żeż kurwa, masz. No, no, nie, dawaj, bo to uważaj, będzie mocne. Uważaj, zmieniam płeć. Pani prezydentowa, siema. Tak, tak. Wychodzę za jakiegoś gościa, który jest mega, mega ogarnięty. On zostaje prezydentem, ja zostaję jego panią prezydentową. No patrzmy liberalnie, nie? No przecież mamy Annę Grodzką. Twoje osobiste problemy mnie nie oczywiście dotyczą. I teraz patrz, ja organizuję za 40 lat wieczorek poetycki. No i tam dzwonię do ciebie. Dzień dobry, panie Hukosie. I wiesz, i chcę cię zaprosić na wieczorek poetycki. Przyjmujesz to zaproszenie, czy nie? Tak. What are you talking about, man? Poczekaj, bo było tak, ty się chcesz ożenić, zmieniłeś głos, zmieniłeś płeć. Nie, chodzi mi o to po prostu. O to. Nie, ale chłopak jest w dresach, jeszcze jest porządny, nie nosi spódnicy. Chodzi mi o taką polską, powiedzmy, czy uważasz, że może kiedyś istnieć taka polska Michelle Obama, o której wspominaliśmy przed chwilą? Ale niech Michelle Obama będzie kobietą, a nie mężczyzną, kurwa, w spódnicy. No dobra, zmienię kolor skóry, będę czarny. Ale czarny Michelle Obama. Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili, nie czekaj ani chwili, pokaż, że się mylili. Jeśli zbyt pochopnie cię ocenili, pokaż, że się mylili, oni z nami nie byli. Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili, nie czekaj ani chwili, pokaż, że się mylili. Jeśli zbyt pochopnie cię ocenili, pokaż, że się mylili, oni z nami nie byli. Byłem w telewizji, wieszać psy na mnie zaczęli, a za pół tego fejmu gotowi sami się postrzelić. Jeden typ zaczął być zbyt rozmowny na policji, za to na Wielkanoc na oknach dostał graffiti. Ulice mi uczą, a internet mówi: wobec podziemia już spłaciłem swoje długi. Czemu ich nie było wtedy z nami, za herkami, gdy Marko zatańczył tak, ostatnie tango. Polska Michelle Obama może istnieć, kurczę. Pewnie może, wiesz. Zobacz, hip-hop jest... kiedyś w ogóle z jakiejś takiej rzeczy bardzo negowanej przez społeczeństwo, nagle no jest przyswajany, tak, szerzej. Są filmy właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, wiesz, że kupuje sobie Wprost. Tu nie chodzi o periodyk, tak, bo też Wprost jest jakoś tam zaangażowany politycznie, ja kupiłem sobie po prostu, bo tego akurat w tym tygodniu czytałem, a chciałem mieć coś na drogę, tak, żeby sobie do Opola pojechać. Bo to też ludzie zaraz wyłapią, co Hukos czyta, że Wprost to jest taki, taki, nie, to bzdura jest. Po prostu akurat tego nie czytałem w tym tygodniu, nocy. No, no w ogóle, bo czytam sobie, jakby staram się z każdej opcji politycznej czytać gazety, żeby sobie... Bo zobacz, to jest właśnie, ciekawe jest. Jedną rzecz, różne gazety potrafią przedstawić w totalnie różny sposób. Dlatego sobie lubię, wiesz, różne punkty widzenia zbierać. Jasne. Ale przechodząc. Słuchaj, no hip-hop w Polsce zaczyna normalnieć. Bo to, co jest teraz, ja nie uważam, to jest cały boom. Boom to jest może, że dużo gówna się przykleja do kultury hip-hopowej i to jest prawda. Jest dużo gówna. Na przykład? Ale gówno odpada, gówno sechnie. Świeci słońce, gówno sechnie, gówno odpada, gówno się kruszy. I to tak było zawsze, tak jest i tak będzie. Tak było na poprzednim boomie, tak? Były jakieś opcje typu hip-hopole, nie lubię tego słowa hip-hopola, no ale tak było. Wiesz, źródełko uschło, hip-hopolo uschło, nie ma. Oni nie wydawali, wiesz, trzeciej, czwartej, piątej płyty, tak? Nie, po prostu. Gdzieś była, wiesz... Nagle załamanie koniunktury i oni też odpadli. Tak, pewnie teraz tak samo będzie, wiesz, jest dużo gówna. I to gówno też odejdzie za, nie wiem, za rok, dwa, paru ksywek już nie będzie w tym biznesie. Jakich na przykład? Kurwa, jakich ksywek? Widzisz, ja mam to szczęście, że ich nie słucham. No ale wiesz, co się dzieje teraz w internecie, stary? No, nie. Załóżmy, że nie śledzę. No ja wiem, że śledzisz dużo mocniej niż ja. Ja no, śledzę. Wiesz, chcę to wyciągnąć od ciebie, tak? Dobrze, ale co, ja się nie wstydzę, człowieku, no ale co, nawet, kurwa, ostatnio miałem tą całą historię przecież o tym, gdzie autentycznie nie wiedziałem, tak, o tym nie wiedziałem, że nie oglądam tych programów. I ktoś do mnie podesłał, bo to tak się zaczęło, że podesłał do mnie kawałek, nazwy zapomniałem. Dobra, o co mi chodzi, bo to jest też szerszy trend, bo to nawet nie chodzi o jeden zespół, tylko chodzi o szerszy trend. Chodzi ci o raperów, RPWM, czy... Nie, o raperów w programach typu Talent Show. Bo tak, to już, chodzi ci o RPWM. Ale wiesz, no nawet nie. Nawet nie, bo bardziej nie chodzi, ogólizując. Tak, bo to nie chodzi o kurwa konkretny zespół, konkretne osoby, tylko chodzi o trend pewnie. Dlaczego ten trend jest teraz? Bo jest kurwa boom. Bo ci ludzie nie zdają sobie, człowieku, sprawy, że oni są wykorzystywani przez telewizję, bo telewizja przecież ma te, wiesz, słupki popularności, badania i oni bardzo dobrze rozkminili, że za pół roku będzie, człowieku, trend na hip-hop. Wejdzie film, wiesz, jesteś Bogiem, coś, nagle dwunastolatki muszą czegoś słuchać. Dwunastolatki nie będą słuchać kurwa Hukosa, dzięki Bogu. Znaczy może nie, też źle powiedziałem, nie dzięki Bogu, bo jeżeli posłuchają i coś z tego fajnego wyciągną, spoko. Bardzo fajne.
to nawet będzie dobre, bo ja też miałem 12 lat, słuchałem hip-hopu i słuchałem Run DMC, tak, czy Beastie Boys. Mhm. I no jednak coś, jak widać, z tego wyciągnąłem, także to jest raczej dobre, to też źle powiedziałem. Trzeba promować dobrą muzykę nawet właśnie wśród najmłodszych. Ale stary, oni są produktem, bo są łatwi. I ja mówię o całym trendzie, o całym trendzie człowieku, bo właśnie mówmy o zjawiskach, tak? Nie mówmy o ksywkach, ksywki są nieważne. Zauważmy pewne zjawiska. Nagle hip-hop jest w programach talent show. Bo sam wiesz, że to nie jest jedna ksywka, tam jest ich więcej. Wiem. Ja ci nie wymienię, bo nie znam, bo tak jak mówię, nie oglądam tych programów, ale dowiedziałem się, bo to ludzie mi to odsyłali, że to jest jakiś tam, no mówię, nie wymienię, bo nie pamiętam. Ale pewnie wiesz, ty mi może wymienić, kto tam występuje, nie wiem. Dlaczego? Dlatego, stary, bo trzeba zapełnić niszę, bo teraz jest kurwa nisza. Dwunastolatki nie będą słuchały, proszę cię, wygranitego rapu, bo to jest trudna muzyka. Wbrew pozorom, hip-hop jest trudną muzyką. Trzeba znaleźć im substytut. Tak jak było kiedyś hip-hopolo, teraz trzeba znaleźć kogoś, kto jest łatwy, prosty i przyjemny, żeby kurwa małe, żeby wiesz, dziewczyny lat 12 miały sobie powiedzieć koło plakat na ścianie. One myślą, że słuchają hip-hop. I niech se myślą, nabijają reklamy SMS-em, wyślą, wiesz, zagłosują na niego. Chaj się zgadza. To jest trend pewien. I to gówno padnie człowieku, ale to nie mówię o tym gównie. Jutro też tutaj będę. Daję ci smak tamtych chwil, szum w magnetofonie, kaset MP3 nie powie ci, jak to jest, gdy wkręca plaszy. Pamiętam płyty Ruckus Records, Rolling Stone się, zanim doszedłem do domu, zawsze zrywałem folię. To było zanim Kamej Hany zwolał od rapu, a usta dziewczyn nie miały gorzkiego smaku. Dziś legendy tamtych czasów pracują na budowach. Londynistan to ojczyzna, możecie razem pracować. Fani nie kupują płyt, wkurwili DJ-a Bucha. W rapie walka o byt, zarabianie na ciuchach. Kiedyś miałeś na półce pierwszą taśmę gramatików. Dzisiaj masz kukosa, co morduje polityków. Zetrzyj z ust ten żal, tamte czasy minęły. Teraz hukos to synonim nowej złotej ery. Słuchaj, a myślisz, że jak będzie wyglądać koniec tego drugiego boomu? Tak jak koniec pierwszego, to znaczy, że hip-hop zejdzie do bardzo, bardzo głębokiego podziemia i... Jak to według ciebie wygląda? Nie. Hip-hop, właśnie ci mówię, w umysłach ludzi, takiego szerokiego społeczeństwa, inaczej. Moja babcia, tak, no umówmy się, no nigdy nie będzie fanką hip-hopu. Bo nie. Nagle zrozumiała, że hip-hop jest okej. Że to nie jest muzyka debili, tak, narkomanów, ćpunów, alkoholików, cokolwiek, wiesz. Że to jest normalna muzyka, że my mamy coś jednak do powiedzenia, że robimy to w jakiś to specyficzny sposób. No wiadomo, no, nie musi do niej to docierać, ale ona jakby rozumie sens tego, co robimy. I że w tym jest przede wszystkim jakiś sens. I to jakby się zakoduje, wiesz, w umysłach ludzi. Boom, tak, skończy się boom. No mówię, ja nie uważam, że to jest w ogóle boom. Ci, no, takiego którzy, terminu, że ja tylko chciałem tak, oczywiście tak, jasne. Ci, którzy robią to dla, kurwa, może nie dla pieniędzy, bo to też znowu będzie... Stary, ja też to robię dla pieniędzy, kurwa, bo chciałbym zarabiać pieniądze z muzyki. To jest oczywiste. Chciałbym zarabiać pieniądze z muzyki, bo dlaczego by nie? Bo się bardzo temu poświęciłem w pewnym momencie, tak? I chciałbym, żeby to jakoś mi się zaczęło zwracać. No tak, no ale pierwszorzędnie stawiasz na rap, tak? A nie na tak, pieniądze. To jest ta zasadnicza różnica. Tak, oczywiście, że tak. Żeby było jasne. Tylko nie robię tego dla pieniędzy, tylko robię muzykę, żeby przy okazji mieć pieniądze. Tak. Jasne. I powiem ci, że ci, którzy tylko, wiesz, na zasadzie, że właśnie jest teraz boom, nachapmy się za 2 lata, pierdolić co będzie za 2 lata, bo ja myślę sobie 5 lat w przód, tak? Że ja za 5 lat będę wydawał kolejną solówkę, gdzieś tam będę coś robił, bo wiąże z tym przyszłość, a ci, którzy, wiesz, myślą koniunkturalnie, zróbmy teraz, jest boom, wiesz, wypromujmy się tutaj, zgarnijmy hajs, zróbmy płytę, coś, oni odpadną. Oczywiście, że odpadną, bo nie dadzą sobie rady, bo robienie hip-hopu jest bardzo trudne, to trudna sztuka jest, wiesz. To wymaga wielu poświęceń. Siema. Siema. Daj nam chwilę. Life's good? Dalej wywiad? Life's good? Dalej wywiadzik. No to poczekaj chwilę, zaraz pogadamy. To się tak, nie? Tak, to się nie tnie, tylko to się robi. Siema. No good. Bezczas fabuły. Pozdrawiamy fabułę. Słuchaj, co ci chciałem powiedzieć, już wybił mnie z wątku. No tak, ci ludzie odpadną, wiesz, a ci, którzy naprawdę robią to, bo mają tego potrzebę, tak? Bo ja tutaj, kurwa, siedzę, przyjechałem do Opola, wiesz. Wczoraj, prosty wątek, siedzimy sobie, no nie ukrywam, piliśmy wódkę, tak? I prosta rzecz, pierwsza rzecz, chłopaki, wiesz, słuchaj, zrobimy może kawałek, bo jesteśmy w Opolu, 3 dni trzeba to wykorzystać, zróbmy jakiś kawałek. Bo ty się tym jarasz po prostu, wiesz, ja się tym jaram, chłopaki się tym jarają, to jest naturalne. Kto się tym nie jara i nie czuje tego i robi to koniunkturalnie, to odpadnie. Ale świadomość, taki
przykrojowa, wiesz, średni, nie wiem jak to nazwać, średnia społeczna bez sensu w ogóle termin, ale no powiedzmy, przeciętny człowiek, tak? Przeciętny ogół. Pan Kazimierz lat 42 z wąsem, on nie musi słuchać hip hopu, ale on zrozumie, że hip hop jest okej. I to jest w Ameryce. My jesteśmy te przysłowiowe 20 lat za murzynami, a tam hip hop jest, wiesz, jest częścią jakby w ogóle pop kultury, tak? Częścią kultury, może tak. Mhm. U nas też tak będzie. I tak sobie wyobrażam hip hop za jakiś tam czas. Jak się skończy boom, tak jak powiedziałeś, po prostu. To będzie normalne. To będzie normalne, że są raperzy, są ludzie, którzy tak się ubierają, a nie inaczej. Mówią w ten, a nie inny sposób. Może właśnie zaczniemy być zapraszani do jakichś takich naprawdę inteligentnych programów, opiniotwórczych programów przede wszystkim. To będzie normalne. Będziemy częścią społeczeństwa, przestaniemy być niszą. A z drugiej strony my pokażemy społeczeństwu, że nie trzeba... Nie trzeba się dostosowywać tak na maksa. Możesz iść swoją drogą, robić jakby to, co ty kochasz i to, co chcesz robić. I to też jakby przynosi profity. To jest dobre. I za to możesz być też szanowany. I tyle. Tak to sobie wyobrażam. Chyba. Gdyby Seldon nie przegrał 40 sekund z Tysonem, Tupac nie byłby jak indyk nadziewany ołowiem. A Feni legendy nie rozmieniałaby na drobne pośmiertne płyty nastawione na kabonę. Melanże, awantury w herkach to już są dzieje. A dziś mam nadzieję, że nie kupujcie polskie rap płyty. A nawet nie kupujcie, jak wam się nie chce, to nie musicie kupować. Ja was nie będę mać, to są wasze pieniądze. Sprawdzajcie muzykę, sprawdzajcie ją po prostu. Tutaj, wszystko się odbywa tutaj. Peace and love, kasety wideo, kukos. Dobry człowiek, dobry wywiad, Opole, Step Records, wszystko na ich koszt. Dobra, dziękujemy serdecznie.